Pana zdaniem mieliśmy szansę jednak zajść wyżej na tym mundialu? No pewnie, że mieliśmy szansę i chyba wszyscy jesteśmy co do tego przekonani. Ułożyło się tak, jak się ułożyło. Zawiodła drużyna, zawiodły też pomysły Adama Nawałki. Ja chciałbym najpierw, chyba wszyscy chcielibyśmy najpierw usłyszeć taką analizę ze strony sztabu szkoleniowego i samej reprezentacji i ludzi z nią związanych. Dlaczego stało się tak, jak się stało? I wtedy będziemy mogli sami gdzieś tam to wszystko przerobić i jeszcze lepiej przemyśleć. W takim razie jaka przyszłość dla trenera? No to już wiemy, to jest informacja dosłownie sprzed chwili, że z Adamem Nawałką nie zostanie przedłużona umowa. Nie będzie już selekcjonerem polskiej kadry. Zobaczymy, czy trener polski, czy trener z zagranicy. Myślę, że bardzo szybko dostaniemy odpowiedź na to pytanie, bo nie ma na co czekać. Tego czasu nie zostało dużo. We wrześniu mecze w Lidze Narodów i to będzie dla nas kolejny punkt, na którym się musimy skupić. Później zaczynają się w przyszłym roku eliminacje do Mistrzostw Europy. Nie ma na co czekać. Nie ma dużo czasu.